Instytutu imienia Lecha Kaczyńskiego. Bardzo serdecznie dziękuję panu doktorowi Wojciechowi Stańczakowi za to, że nas tutaj zaprosił, gościł, umożliwił wręczenie nagrody, jak tu jest statuetka pani Kowito, naszemu dzisiejszemu laureatowi, panu doktorowi Bogdanowi Urbankowskiemu. Witam państwa w imieniu wszystkich klubów AKO. Od 2 miesięcy tych klubów AKO jest 11, bo ostatnio powstał w Szczecinie. Już państwu przedstawiałem przewodniczącego AKO w Warszawie, pana profesora Artura Świętla. Jest z nami także przewodnicząca AKO w Olsztynie, pani profesor Małgorzata Suśmiło. I bardzo serdecznie kolegów przewodniczących witam. Wszystkie kluby mają autonomię, jesteśmy wszyscy równi. Bardzo serdecznie witam pana laureata. Witam pana doktora Wojciecha Stańczaka, naszego gospodarza. Za chwilę będzie możliwość powitania pani premier, ale teraz jeszcze jej nie ma. Nie dojechał także pan Mariusz Orion Jędrysek, przewodniczący AKO we Wrocławiu, ale być może dojedzie później, bo się spóźni. No i to są tych, o których mam na karcie, które powinienem powitać, a wiem, że tutaj są także przedstawiciele, czy członkowie Instytutu Lecha Kaczyńskiego w Warszawie. Bardzo serdecznie państwa witam i witam także kolegów i koleżanki profesorów z klubu warszawskiego. Kilku przyszło, kilku lat. Bardzo, bardzo się cieszę. Proszę państwa, parę słów o tej naszej nagrodzie. To jest nagroda, która, jak państwo widzicie, ma postać takiego dębu, którego wyrasta, tak, ciężki, bo to jest tradycyjna polska kultura, miała to oddawać. Z tego potężnego dębu wyrasta, wyłania się orzeł, który symbolizuje państwo polskie, ale także to, co jest siłą państwa polskiego, czyli kultura, a na obrocie są no, nie wszystkie dzisiejsze kluby AKO. I tę statuetkę wręczamy w imieniu wszystkich klubów akademickich, które w Polsce są. Ta statuetka jest przyznawana decyzją kapituły. Ta kapituła została powołana przez wszystkie kluby AKO. Przyznaje się ją za szczególne, długotrwałe zasługi dla narodu i państwa polskiego, które są zbieżne z założeniami ideowymi i programowymi AKO, w szczególności za pomnażanie dorobku kulturowego Polaków, upowszechnianie polskiej kultury narodowej, afirmowanie i podtrzymywanie polskości, obronę godności narodowej, podtrzymywanie i utrwalanie polskiej tradycji narodowej. Myślę, że są to wartości, które nam wszystkim są tutaj no, bardzo potrzebne i właśnie takie wartości wyznajemy. Dotąd laureatami tej statuetki pana Kogito byli pierwszym Jarosław Marek Rynkiewicz, drugim był Janek Pietrzak, trzecim profesor Andrzej Nowak, kolejnym Ernest Bryl, który jeszcze nagrody tej statuetki nie dostał, bo pandemia nam uniemożliwiła, i piątym jest pan Bogdan Urbankowski, który jest także członkiem kapituły. I teraz chcę państwa zapoznać ze składem kapituły, bo ona jest również, wydaje nam się, znacząca. Przewodniczącym kapituły jest pan profesor Wiesław Ratajczak, literaturoznawca z Instytutu Filologii Polskiej w Poznaniu. Wyjazdował ze z racji przewodniczenia klubowi AKO w Poznaniu. Jest doktor Tadeusz Zysk, ten wydawca. Jest także doktor Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, Krzysztof Skowroński, prezes SDP, Maciej Łopiński, minister Kancelarii Prezydenta RP, wtedy profesor Andrzej Nowak, zanim został laureatem, był członkiem kapituły, Ryszard Kantor, pierwszy przewodniczący AKO w Krakowie, Jarzyna Korpal z ASP w Krakowie, profesor Artur Świergiel, przewodniczący AKO Warszawa, Bogdan Urbankowski, doktor Urbankowski, profesor Michał Seweryński, przewodniczący AKO w Łodzi, były minister nauki. Rozumiem, że wracam do kapituły. Każdy laureat wchodzi z automatu do kapituły. Józef Panfil, artysta malarz, profesor Piotr Czałterna, pierwszy przewodniczący AKO w Gdańsku, Bogusław Grabowski z Akademii Muzycznej Moniuszki i organista Bazyliki Mariackiej, profesor Andrzej Szlankiewicz, malarz ASP Gdańsk, profesor Bogdan
profesor inżynier Bolesław Pochopiej, przewodniczący AKO w Katowice, były rektor Politechniki Gliwickiej, profesor Michał Klich, profesor sztuk plastycznych ASP w Katowicach, profesor Julian Gębalski, Akademia Muzyczna Katowice, profesor no, świętej pamięci Waldemar Paruch, przewodniczący AKO w Lublinie, Krystyna Głodniak, artysta malarz Lublina. W skład kapituły wchodzą ponadto laureaci. Tak. Proszę Państwa, tak to wygląda. Wydaje mi się, że sama kapituła jest bardzo znacząca, no a dotychczasowi laureaci także myślę, że absolutnie najwyższej półki. Tyle takiego wprowadzenia. Teraz poproszę pana profesora Wiesława Ratajczaka o przedstawienie laudacji. Szanowni Państwo, jest dla nas ogromnym zaszczytem, że pan dr Bogdan Pankowski zgodził się przyjąć statuetkę pan Cogito, przyznawaną przez Akademickie Kluby Obywatelskie. Szczególne znaczenie ma to, w jakim miejscu, mimo warunków może niezbyt sprzyjających spotkaniu, ale symboliczna treść tego miejsca i fakt, że towarzyszą nam pamiątki, zdjęcia patrona naszego stowarzyszenia, profesora Lecha Kaczyńskiego, ma dla nas szczególne znaczenie i jest powodem wzruszenia. A towarzyszy nam także bohater jednej z najważniejszych książek laureata, marszałek Józef Piłsudski. I ku naszemu zaskoczeniu na ramię tego obrazu dostrzegliśmy herb Poznania, co wydaje się jakimś szczególnym znakiem, choć tajemniczym. Przechodząc jednak do rzeczy. Czcigodny laureacie, pisałeś w swoim wierszu, więc rzeźbię w tym, co trwałe, w zawiści ludzi małych, w tchórzostwie zwykłych jak zjadaczy chleba i w niepamięci wszystkich, wszystkich nas. Słowa te streszczają istotę twojej twórczości, której podejmujesz sprawy i idee najważniejsze dla narodowej wspólnoty. Nie schlebiasz, nie uspokajasz, nie usypiasz, lecz budzisz, prowokujesz, uzmysławiasz wartość dziedzictwa i ciężar zobowiązań. Posługując się tytułami części twojej wielkiej syntezy, źródła z dziejów myśli polskiej, można scharakteryzować zapisane przez ciebie strony jako nieustanny, żywy dialog z budowniczymi nadpowietrznych katedr i rycerzami toczącej się od wieków walki. Sprawiasz, że znów są wśród nas obecni. Nie pozwalają o sobie zapomnieć. Stają się aktywnymi uczestnikami współczesnych dążeń do niepodległości. Jesteś jednym z najwierniejszych i najbardziej odpowiedzialnych strażników niewidzialnych arsenałów i niestrudzonym tłumaczem narodowych testamentów. W roku romantyzmu polskiego pragniemy uhonorować ciebie jako wybitnego znawcę tej tradycji i jej autentycznego kontynuatora. Przekonujesz bowiem, że słowa Mickiewicza, Słowackiego, Norwida są nie tylko trwałą częścią narodowego depozytu i uniwersalnego dziedzictwa ludzkości, ale też źródłem autentycznej inspiracji, z którego dziś czerpać można duchową energię i niegasnące piękno. Romantycy, wyjaśniasz, uczą jak stawać się i być człowiekiem oraz jak istnieć jako naród. Odczytujesz i nam przekazujesz ich lekcje autentyczności, wolności i wielkości. A po romantykach wskazujesz i próbujesz zrozumieć kolejnych nauczycieli, mistrzów, przewodników. Józefa Piłsudskiego, Zbigniewa Herberta, świętego Jana Pawła II. Od dawna też z pietyzmem czuwasz nad pamięcią o tych, którzy mieli zostać zapomniani, o uczestnikach powstania antysowieckiego po 1945 roku. Przypominając o bohaterach, nie pozwalasz, by zapomniano o zdrajcach i kolaborantach, o uczestnikach odrażających czerwonych mszy. Twoja biografia stanowić może pod wieloma względami punkt odniesienia.
Płaciłeś wysoką cenę za niezależność myśli i niepodległościowy czynsz. Byłeś inwigilowany i usuwany z pracy, wyszydzany i lekceważony. Twoja obszerna i jakże różnorodna twórczość jest dla czytelników potężnym wyzwaniem, okazją do odnowienia języka, pamięci, wyobraźni. Wiele twoich zdań przetrwa próbę czasu i świadczyć będzie o skomplikowaniu naszej epoki. Sam może najlepiej scharakteryzowałeś swoją metodę twórczą, pisząc nie w brązie, nie w martwym marmurze, rzeźbie w tym, co żywe, jak życie. Przyjmij naszą wdzięczność, obrońco królestwa bez kresu i miasta popiołów, za twą wierność i trud. Wspomniane moje młodzieńcze manifesty z czasów romantyzmu. Mogę tylko powiedzieć, że dotrzymałem słowa jak harcerz, a po drugie, no nie wiedziałem, że dotrzymywanie słowa i realizowanie tych młodzieńczych, bardzo buńczucznych manifestów zajmie mi całe życie. Wszystkie książki. A my się bardzo cieszymy, że podpisze pana wyróżni w roku romantyzmu, bo może państwo nie wiecie wszyscy, że ten rok romantyzmu powstał z inicjatywy klubu WAKO. Między innymi klubu WAKO, ale głównie klubów AKO. I już w Poznaniu odbyła się duża trzydniowa konferencja naukowo-artystyczna poświęcona polskiemu romantyzmowi, bo wszyscy wspólnie uważamy, że bez polskiego romantyzmu, jego kontynuatorów, także dzisiejszych, Polska ani w 18 roku, ani później nie byłaby wolnym krajem, nie odzyskałaby niepodległości. To jest taka prawda jak oddychanie, prawda? Nie ma co sobie dyskutować. Dobra żona przy tak ważnym człowieku to jest skarb. I bez wsparcia żony niewiele by się dało zrobić. Więc panie, pogranie te kwiaty dla pana, a na ręce córki kwiaty dla żony. Wspominałem parę razy o polskim romantyzmie, o tym, że w tej chwili pracuję nad książką. I na początek musiałbym się usprawiedliwić z tytułu, dlaczego polski romantyzm. Tu jest poświęcona pierwsza część rozważań, mianowicie porównanie naszego romantyzmu, systemu wartości, który w nim funkcjonuje, struktury tego romantyzmu, z tym, co było uznawane za romantyzm i co my właśnie trochę jakby pod klątwą, że Pawiem byłaś i papugą, wciskamy w obce naszej kulturze pojęcia wypracowane gdzie indziej, wyrastające z innej tradycji, tak jakbyśmy wciskali w łoże Madejowe i mamy jeszcze pretensje, że ktoś nie za bardzo pasuje. Struktura naszego romantyzmu jest, można powiedzieć, dwupiętrowa, dlatego że już od samego początku, o czym jeszcze może wspomnę, romantyzm polski stał się narzędziem do walki o niepodległość i pod tym kątem była oceniana literatura, zresztą nie tylko literatura, także muzyka, także malarstwo. Czy to się nada do walki? Okazało się, że nadaje się prawie wszystko, dlatego romantyzm stworzył jakby najszerszą koncepcję kultury, no niestety pozbawioną wartości niepodległościowej. Był niejako wymuszony, bo poprzednie formacje, streszczając, były stosunkowo łatwe do zorganizowania. Było Królestwo Piastów oparte o chrześcijaństwo,
język łaciński o wychowanie poprzez duchownych i to nadawało tamtej polskości jedność. Płynnie została ona zastąpiona modelem sarmackim, modelem II Rzeczypospolitej. Został nadal język łaciński, prócz niego funkcjonuje już polszczyzna, symbolem może być Kochanowski, który w obydwu tych językach zdobywał laury. Symbolem może być Maciej Sarbiewski, który przecież miał nie na darmo przydomek choradzego chrześcijaństwa. I ta kultura oparta jest o pewnych założeniach politycznych, co wymusza z kolei inne konsekwencje. Mianowicie jest to kultura zbudowana na zasadzie Unii. Pierwsza Unia z Węgrami nie za bardzo wychodzi, Unia z Litwą tak, ale to zmusza do pewnych ustępstw z własnych przekonań, z własnych dogmatów i kultura Rzeczpospolitej Sarmackiej jest właśnie dzięki temu kulturą tolerancji, kulturą Konfederacji Warszawskiej przykładowo, kulturą, która toleruje nie dlatego, że chce, tylko że bez tej tolerancji byłoby gorzej, ustrój demokratyczny, przywileje szlachty i całą tą strukturę, dzięki której ta kultura trwa. Pojawiają się oczywiście na zasadzie mody wpływy kultury niemieckiej. Probus mówi głównie i na jego dworze się mówi w tym języku, bo to był właśnie język dworskiej Europy. Pojawiają się inne wpływy włoskie. I tu jest dość istotna różnica pomiędzy tym, co da się adoptować do kultury, tym, co można uznać za budulec, a tym, co jest tylko naleciałością, jakąś modą, bo no, mieliśmy w pewnym momencie modę na francuszczyznę, tylko niewiele z tego zostało. Natomiast to, co próbowano nam potem narzucić, mam na myśli sowietyzm, no to nie był model kultury polskiej, to był model sowiecki dla Polaków. I tu myślę, że kluczem do rozumienia tych różnic kulturowych jest poezja, jest przede wszystkim ta poezja organizująca ludzi do walki, do czynu, mianowicie poezja hymnów narodowych. To zaczyna się gdzieś od Konfederacji Barskiej, ale potem mamy wspaniałego Mazurka Wybickiego, no a potem mamy tą nieszczęsną przygodę Felińskiego, który napisał ku czci cara, jego rodziny i tak dalej, i tak dalej. No, ale potem okazało się, że Rosja poszła w inną stronę niż on sobie zamarzył, że to były złudzenia dawnych Napoleończyków, że anioł pokoju, jak nazywano Aleksandra, przywraca wolność. I w pewnym momencie jakby droga autora i wiersza się rozchodzą. Wiersz ulega ciągłym przeróbkom, dopisuje się strofy bardziej patriotyczne, wręcz antyrosyjskie. A autor tego nie dożył w 1820 roku, więc tych najgorszych czasów już nie doczeka. Kultura polska, kultura romantyczna jest kulturą, jak powiedziałem, zagrożenia. Jest kulturą w pewnym sensie wymuszoną przez politykę, a więc powstaje w momencie dopiero tego zagrożenia. Dlatego trudno uznać za początek romantyzmu nawet ten miły na wszystkim rok 1822, bo to już wszystko było wcześniej. To było w poezji Powstania Kościuszkowskiego,
To było w poezji Niemcewicza, w wierszach Wybickiego. Wezwanie do walki, to co nazywamy tyrteizmem, ale warto pamiętać, że tyrteizm to nie tylko poezja wzywająca do walki. Tyrteusz także mówił o możliwości śmierci, poświęcenia, o tułaczce imigrantów. To wszystko znajduje potem odbicie w naszych wierszach, tak samo jak no, poezja więzienna, nieomal nasz wynalazek narodowy, to pierwsze wiersze Niemcewicza, gdy siedzi w twierdzy Pietropawłowskiej, czy wiersze Kołłątaja, a potem dopiero będą Dziady Mickiewicza. Też poezja więzienna, szczyty tej poezji. No, a jeszcze potem będą utwory nawiązujące nawet melodiami, bo do Mazurków, między innymi Bacz Kościuszko na nas z nieba, pisał melodię Chopin. A potem pierwszy z naszych takich uchodzących za postępowe oczywiście, Mazurków więzienny, no to Mazur Kajdaniarski Ludwika Waryńskiego. Wspominam go z sentymentem, bo w marcu 68 to był szlagier na Kiskiego. Mieliśmy nieomal na każdej libacji tego Mazura śpiewali, bo tak no, hymn nie wypada w profanacji. Pierwszą brygadę przynajmniej nasza grupa śpiewała na baczność. No. A Mazur Kajdaniarski to prawda. Tak. No i myślę, że było w tym trochę celowej profanacji, trochę kpiny z ustroju, może dlatego, że nikt z nas za dokładnie życiorysu i ostatnich lat męczeństwa Waryńskiego wtedy nie znał. Ja wspomniałem o trzech formacjach polskiej kultury. Początkiem tej ostatniej właśnie są utwory Niemcewicza, Wybicki, cudowny Polonez Ogińskiego 1794. To tam gdzieś się wszystko zaczyna. I potem pokoleniu przekazują te wartości, z tym, że układane są one no, czasem w sposób doskonalszy, czasem mniej doskonały, to zależy od talentu. Ale w swojej książce chcę wziąć pod opiekę także tak zwanych utrwalaczy. To są poeci średniego lotu, ale oni utrwalają wartości patriotyczne, narodowe, przekazując je całym pokoleniom młodzieży. No chociażby słynny wiersz, który każdy z nas chyba zna. Z dzieciństwa, kto ty jesteś, Polak mały, cały katechizm Polaka, ale mniej znane na przykład opis grobów wawelskich, gdzie Bałza, prowadząc gościa, można się domyśleć, że młodego chłopca, może ucznia, po prostu opowiada historię Polski w sposób bardzo, bardzo przystępny. Oprócz Bełzy byli inni, był Anczyz, był Wiejski, był Syrokona, tych utrwalaczy było wielu i może dzięki temu także ta kultura przetrwała i zaczęła opadać w dół w stronę mas. Bo naszym problemem cały czas było to, że Polska no to jest 10 na Mazowszu do 15% ludzi szlachta. Nie było w obrębie tego narodu chłopstwa, a jak się trafili, no to Boże, no, trzeba ich było szybko oznaczyć pod racławicami, po czym obydwaj zginęli, więc dalej ich nie było znowu. I myśmy marzyli o tym włączeniu chłopstwa do narodowości, tu różne ugrupowania, różne partie, PPS-owcy, NDC-y, ręka w rękę, bo jedni i drudzy to rozumieli, że to jest konieczne i że chłopi to są dodatkowe dywizje po tym, co się sprawdziło.
Oczywiście nie chcę tu streszczać całej książki, natomiast muszę dojść do finału, mianowicie ja kończę tę książkę rozdziałem właśnie, jak łatwo się domyśleć, o Józefie Piłsudskim. Dlatego, że to, co było projektem teoretycznym u Kamieńskiego, u Cieszkowskiego, wcześniej u Henebrońskiego, czyli filozofia czynu, filozofia praktyki, przez niego dopiero zostało rzeczywiście wprowadzone w czyn. Stało się praktyką polityczną i nie tak prosto to się odbyło, jak ja w tej chwili mówię, dlatego że pamiętamy o triumfach wojennych Piłsudskiego, o znakomitym manewrze znad Wieprza, który był powtórzeniem jakby tego nieudanego planowanego manewru spod Kowla. Pamiętamy o budowie Rzeczypospolitej, natomiast nie pamiętamy czasem o drodze. I tu chcę wrócić do Tyrteusza i do tego, że nasz romans miał charakter tyrtejski właśnie. Bo Piłsudski dokonał czegoś, co można nazwać militaryzacją polskiej kultury. Przedtem Polacy z lubością spotykali się na pogrzebach. To było takie święto, prawda, będziesz tam na pogrzebie, trzeba, ja przyniosę to, ty zagrycha. No i bardzo, bardzo fajnie. I to były nasze święta narodowe, a ponieważ co jakiś czas pokolenie, czy to w stanie listopadowego, czy styczniowego umierało, to było dużo okazji do świętowania. Z kolei ruch robotniczy, który wciąż jeszcze nie był ruchem narodowym, patriotycznym, poleciał w marzenia, w utopię Marksa, w wiarę w to, że może być społeczeństwo, w którym, no teraz jedna z partii to obiecuje, tam chyba czterodniowy tydzień pracy, nic nie robisz, dostajesz pieniądze i tak dalej. No, u Marksa były jeszcze lepsze obietnice, bo raz dobrze obiecać, to tak jak dwa razy dać. Tak? I Piłsudski robi z tego PPS-u, z takiej partii trochę marzycieli, trochę badaczy Pisma Świętego, czym dla nich był kapitał, robi organizację wojskową, paramilitarną. Wprowadza bojówki, organizację techniczno-bojową, potem cała frakcja rewolucyjna PPS, to już jest frakcja zmilitaryzowana. Z robotnikami nie zawsze wychodziło i nie do końca wyszło. Rewolucja 1905 roku nie była dla nam. I wtedy Piłsudski jeszcze zmienia swój projekt historyczny, zaczyna militaryzować młodzież. To jest ruch strzelecki, to są te spotkania gdzieś pod Tatrami. I jest to o tyle ważne, że potem było z czego budować Wojsko Polskie. I nawet uniknęliśmy bardzo poważnego niebezpieczeństwa. Niebezpieczeństwem było to, że na przykład Zachód z powrotem dogada się z Rosją w sprawie niepodległości Polski. To teraz wisi nad nami, będzie wewnętrzną sprawą Rosji. Były jakieś układy ponadnarodowe. Ale Niemcy de facto ponieśli klęskę. Rosjanie sami na własne życzenie się wyżynali, no i byli ileś tam kilometrów, setek kilometrów na wschód. A tu był potrzebny element, żywioł, który by opanował teren. Właśnie powiatcy, właśnie milicja socjalistyczna, właśnie młodzi chłopcy, którzy przeszli przez polski Wehrmacht, oni objęli tę Polskę.
Ten sam żywioł potem wytycza nasze granice i myślę, że takim symbolicznym zakończeniem ruchu romantycznego, w sensie pewnej koncepcji kulturowej, był właśnie Rajna Porosteń, czy zwycięstwo w trzecim powstaniu śląskim. Natomiast potem to zostaje do dzisiaj aktualne. No, mamy tą niepodległość, ale trzeba jej bronić. Tą puentę chciałbym zakończyć. Szanowni Państwo, takie długie rozmowy z laureatami to tradycja naszych spotkań towarzyszących wręczeniu Nagrody Pan Kobito. Do dzisiaj warunki są inne, trudniejsze. Zapewne byłoby ryzykowne narażać Państwa zdrowie na długą rozmowę w takiej wysokiej temperaturze. A przed chwilą usłyszeliśmy tak bogaty wykład, że w zasadzie tylko o krótkie przypisy, o uzupełnienie do tego wykładu poproszę. Usłyszeliśmy też wiersze i myślę, że Państwo doświadczyliście tego, co mnie się wydało takie niezwykłe, że po pierwsze właściwie uczestniczyliśmy w Dziadach, takim szczególnym spotkaniu tych, którzy odeszli dawno, a są dzisiaj obecni. Tak nadzwyczajny sposób poezja ich obecność materializuje wręcz w tym dźwięku, który dzięki aktorowi do nas dociera. I myślę, że to, co było też taką trudnością odbioru, uwydatniło wartość tej poezji, która świetnie pokonała te mechaniczne dźwięki, które w tle starały się przeszkodzić. A usłyszeliśmy też, jak znakomity rytm jest tych wierszy, co niestety w cichej lekturze często umyka. Ale przechodząc do kilku pytań, trzech pytań o sprawy, jak sądzę, dzisiaj w to popołudnie najistotniejsze, a związane z Nagrodą Pan Kobito. Pierwsze pytanie, wprost kontynuujące to, o czym przed chwilą słyszeliśmy. Mówił Pan o romantyzmie, używając czasu przeszłego, określając jego prometejską moc w czasach niewoli, pokazując to, co było orężem walki w wieku XIX, na początku wieku XX doszliśmy do Powstania Śląskiego, doszliśmy do Bitwy Warszawskiej. A chciałbym w roku romantyzmu zapytać Pana o to, jak, jeśli to źródło romantyczne dzisiaj bije, to co ono dziś dla polskiej kultury oznacza, co dla Pana osobiście dziś współcześnie oznacza romantyzm, w żadnym razie nie podważając tego wymiaru, o którym Pan mówił, bo pewnie romantyzmowi zawdzięczamy niepodległość. Ale co dzisiaj romantyzm znaczy dla Pana i jak by Pan określił rolę romantyzmu w kulturze polskiej, tego, jak sądzę, bijącego źródła romantycznego XXI wiecznego. Właśnie z tym źródłem, poczynając od pierwszej metafory, jest problem, bo jest to źródło w dużym stopniu zasypane piaskiem i rzeka, która z niego wypływa, jest rzeką podziemną. Romantyzm jest, ale wciąż jest dla naszej kultury wyzwaniem. Ja rzuciłem gdzieś mimochodem nazwisko Trentowskiego. Przecież to on zaprojektował niejako Polskę zastępczą. Ten jego rząd moralny składający się z ludzi czynu, z ludzi praktyki ekonomicznej i z myślicieli, ludzi idei. No, to było w czasach PRL-u. Gdzie to się rozeszło? Nie wiem. Nie wiem, w tej chwili nie widzę takich autorytetów i to jest pierwsza rzecz chyba konieczna. Cieszę się, że właśnie to, co robicie, przyznając tą nagrodę,
jest jakby próbą zorganizowania takiej grupy ludzi z niekwestionowanym autorytetem, przepraszam, ja też się do nich dopisałem, ale wydaje mi się, że jest to bardzo ważne, z tym, że no, patrząc na mnie, jest to jednocześnie jakby trochę rada starców. Dlatego chciałem, korzystając z okazji, zaproponować jeszcze coś. Mianowicie taką nagrodę młodych. Pana Kobita, ale młodych. Dla debiutantów, dla ludzi, którzy wybierają trudną drogę, już w tej chwili wiedzą, co wybierają. Bo no, nie wybierają drogi kariery. Ileś tam lat mojego życia jest najlepszym dowodem. Romantyzm jest, myślę, po drugie szkołą indywidualizmu, szkołą wolności, szkołą godności, bo te wartości takie jak godność i wolność się wiążą ze sobą. No, nie będąc wolnym, niech się nie czuje godnym, bo ma mentalność niewolnika, usłużnego, bojącego się pejcza, czy na hajki, czy co akurat jest w użyciu. Natomiast no, jest to też powiązane z wolnością wspólną. I to jest bardzo ważne, dlatego że w romantyzmie jednostka, nieomal każda, tak jak było w tym rządzie Trantowskiego, jest przydatna. Musi znaleźć swoje miejsce, swoje pole obowiązku. I coś właśnie w tym rodzaju romantyzm stworzył. Mianowicie nie ma wolności jednostki bez wolności państwa, ale nie ma też wolności państwa bez wolnych jednostek. Znaczy mamy, myśmy walczyli, nasi przodkowie, przeciwko absolutom dominum. No w tej chwili mówi się o imperium Putina, czy o czymś takim, ale tak czy inaczej, tam gdzie nie ma wolności zbiorowej, zabezpieczonej prawami, no to jednostka też tej wolności mieć nie może. To są wartości, które się splatają i można powiedzieć, że wolność każdego z nas składa się na tę wolność ogólną, na tym samym na to, że powiedzmy jeszcze mocniej, na, teraz używa się takiego słowa dobrostan, ale to można użyć bardziej staroświeckiego, na szczęśliwość, na poczucie bycia u siebie, bycia jakby jedną rodziną i tego też nam w tej chwili brakuje, co jest no, niestety efektem i długo jeszcze będzie polityki czasów PRL-u, polityki atomizacji społeczeństwa, bo to, co nam zaproponowało, to była kultura wzajemnej nieufności, donosicielstwa, nawet za brak donosu karano. Dlatego no skądinąd bardzo wytworni panowie, literaci, filmowcy i tak dalej, po jakiejś tam na razie szybko biegli do najbliższego NKWD, bo ten drugi może być szybszy tam. Więc to jest kwestia odbudowy zaufania. Myślę, że trzeba to robić i od dołu, i od góry, mówiąc od dołu, mam na myśli taki spontaniczny ruch. No tak jak to przed wojną się znakomicie rozwijało pod patronatem jeszcze Abramowskiego, Żeromskiego, właśnie małych wspólnot, różnego rodzaju spółdzielni, od spółdzielni mieszkaniowej po spółdzielnię mleczarską, bo takie też były, nie oszukiwały, nie dolewano tam wody do wyrobów i to powinno narastać w górę. Ale
jest wartość, która wszystko spaja od góry i dzięki której no, myśmy tożsamość zachowali. To jest wartość prawdziwa. Wartość polskiego katolicyzmu. I myśmy dzięki temu, że nasz model chrześcijaństwa był inny, bo na wschód jak nie było Bisurmanów, to byli Moskale, co na jedno wychodziło tutaj gdzieś na zachodzie, mieliśmy protestantów. Także dodatkowo czuliśmy się wspólnotą, ale była to wspólnota nadziei. I tutaj proszę zauważyć, że romantyzm zrobił w pewnym momencie narzędzie walki niemal z wszystkiego. Ja już nie mówię o formach literackich, na przykład sonet, najpierw były sonety miłosne tam Mickiewicza, a potem wspaniała seria sonetów Garczyńskiego, tych sonetów, które były reportażem z powstania listopadowego. Ale nawet z Ksiąg Świętych. Przecież Angelii Słowackiego to jest jakby dodatkowa Ewangelia, ostrzegawcza, kończąca się źle, no ale może tamte cztery też nie za dobrze kończyły. Tak? Natomiast to dodaje siły do walki. I tutaj przypomina się polski mesjanizm, zarówno w tej wersji takiej uproszczonej, w której Chrystus staje się jakby figurą losu Polaków i odwrotnie, mianowicie no Polska, żeby zmartwychwstać, stać się wspaniałym narodem, no musiała jednak na czas jakiś umrzeć, zejść do mogiły i dopiero potem zostanie wskrzeszona. Ale był też mesjanizm taki ogólnoludzki, który na niższym poziomie wyrażał się przez hasło za wolność waszą i naszą. Bo gdyby się to udało zrealizować, no to Boże, no to naprawdę Marks nie byłby potrzebny. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję. A ja miałbym pytanie do Bogdana. Jestem nauczycielem akademickim, ale też uczuję w szkołach. Gry komputerowe i nowoczesne filmy niszczą psychikę młodych ludzi. Bardzo dużo dzieci leczy się psychiatrycznie, bardzo ludzi dużo więcej ludzi leczyło już niedługi tak. Jesteśmy bardzo niszczeni i nikt w ogóle się tym nie zajmuje. Oprócz pojedynczych profesorów. Zajmują się, żeby nas niszczyć. Można wypożyczyć grę komputerową, która niszczy psychikę dziecka. Jest to zupełnie dostępne. Nikt tego nie kontroluje. Nie ma nawet prawodawstwa na ten temat. No, ale może właśnie sam już sobie odpowiedziałeś, że nikt tego nie kontroluje. No więc właśnie. Przecież takie gry, tak samo jak tam komputery, komórki i tak dalej, to są narzędzia. Tak samo jak kiedyś uważano, że no, telefon to jest narzędzie do komunikacji. Ja pamiętam czasy tych telefonów na korbkę jeszcze. Trzeba się było namachać, żeby z kimś rozmawiać, ale to było bardzo dobre, bo to jakby ograniczało nasze gadulstwo. A tutaj przy grach komputerowych i tych wszystkich zabawach gadulstwo może być nieograniczone, a efektem tego, że niedokształceni, wręcz głupi są nauczyciele, najgłupsze pokolenie nauczycieli, jakie my mamy chyba w dziejach, że niedokształceni są wychowywani przez nich rodzice tych dzieci, no to niestety ta głupota sił grawitacji po prostu spada w dół. Proszę, mamy wśród nas panią doradcę ministra. Myślę, że przez nią możemy tę sprawę skierować do pana ministra, bo to może być w jego gestii. Czy pani może przekazać te sugestie? Jak najbardziej. Bardzo dziękujemy. Pani wiele daje, proszę państwa. Ministrowie, premier nie mają czasu odpowiadać, oni jeżdżą po Polsce. Ale mogą robić. Ale ja mogę potem korzystać, bo to jest bardzo ciekawy problem. To nie jest tak, że on leży odłogiem, dlatego że regulacje w zakresie wykorzystania, bo mówię, dostęp do gry, pan mówi o bardzo wąskim kawałku łatwości dostępności do gry. Tak naprawdę wiemy, że dzisiaj tym oknem na świat dzieci
że dzisiaj dzieci są wychowywane nie przez rodziców, tylko przez smartfony. Więc i tego typu regulacje już są. Myśmy zrobili takie badania prawnoporównawcze jesienią ubiegłego roku i oczywiście trudno sobie wyobrazić zakaz tak kompletnie, prawda, wprowadzenia. Natomiast na pewno można sobie wyobrazić regulacje związane z korzystaniem z tego w szkołach, co Francja, Wielka Brytania, Włochy, tego typu regulacje są. Do 16 roku życia po prostu w szkołach, wszelkich szkołach publicznych jest ustawowy zakaz, prawda? Więc myślę, że to jest kwestia, że tak jak po latach fast foodów, dzisiaj wiemy, że z fast foodów korzystają raczej ci ubożsi, ci mniej świadomi, a bardziej świadomi wiedzą, że należy odżywiać się zdrowo. Tak samo jak w najlepszych szkołach w Stanach Zjednoczonych, to są szkoły bez komputera, bez internetu, dlatego żeby tworzyć content, mówiąc językiem współczesnym, do internetu, to lepiej jest z tego nie korzystać najpierw, tylko kreować poza. I że jesteśmy my w przededniu tego typu regulacji, także ja uważam, że ze spokojem najbliższy rok to będzie rok taki, kiedy te regulacje zostaną podjęte. Dzieci puściły mi film, który dla mnie zaszokuje. Zamykamy ten temat, bo mamy spotkanie związane z panem Bogdanem. Mam jedno pytanie związane z poezją. Przepraszam bardzo, mamy program i na razie mamy pytania pana profesora. Drodzy państwo, chociaż myślę, że ten romantyczny duch, o którym mówił pan Bogdan Urbankowski, już zwyciężył ten duch indywidualizmu, o którym państwo przejęliście inicjatywę i oczywiście w żadnym razie nie zamierzamy bronić swojej uprzywilejowanej pozycji, ale dobrze byłoby zapanować nad porządkiem tych pytań. Państwo już się zgłaszaliście, pan się zgłaszał, tutaj było także pytanie, było pytanie z tamtej strony, więc może w takiej kolejności zgłoszę. Tak, ja się chciałem po prostu odpowiedzieć na pani wątpliwości. Mianowicie one przypominają mi trochę czasy dzieciństwa, gdy rodzina nie pozwoliła mi jeździć na rowerze, bo mogę sobie stłuc kolana. Postęp jest postępem, kwestia w jaki sposób korzysta się z jego owoców. To samo z telewizorem, no, Boże, można słuchać naprawdę kształcących, pouczających audycja, bo można oglądać seriale brazylijskie. Oczywiście kultura masowa jest potrzebna, bo kultura masowa jest zawsze, no bo ludzie są ludźmi różnych poziomów. Przecież to, że jesteśmy ludźmi, to właśnie polega na kulturze, no bo tak byśmy byli zwierzętami. Im mamy więcej kultury, tym bardziej się od tych zwierząt różnimy i kto chce się bardziej różnić, ten wybiera inny program w telewizji. Tak. I to samo powinno być ze smartfonami. Oczywiście używanie tego w szkole, na lekcji, no, to jest zakłócenie pewnego porządku, bo nie wszyscy chcą to robić, ale myślę, że narzędzia trzeba wykorzystywać umiejętnie. Postęp i tak będzie. Zacznę od przyznania się do jednego z największych głupstw, jakie w życiu popełniłem. A był to artykuł w Gazecie Polskiej w obronie Aleksandra Nawrockiego, którego ktoś miał oskarżyć o donosicielstwo. Ponieważ ja Aleksandra Nawrockiego znałem od lat 40. Był moim przyjacielem z akademika jeszcze. No to oczywiście stanąłem w obronie, dopóki nie obejrzałem akty IPN. To samo dotyczy także postaci Deńka, jego roli w tych wydarzeniach marcowych, bo w zasadzie on był po stronie rządu. Dostał pieniądze na dziadę, który obiecał zrobić w sposób taki, prawda, troszeczkę jakby na ten antychrześcijański, tu sięgamy do źródeł. No, dostał profesor Nowak, napisał w Arkanach na ten temat 5 milionów. Można za to robić cuda, no ale można żyć. Nie wiem, co było przyczyną tego, że dajmy się na rocznicę rewolucji nie wyrobił, że spektakl został znacznie później. Tu muszę się jeszcze powołać na swojego znajomego, jednocześnie w dużym stopniu
autorytet w świecie teatralnym Gustawa Kolubka, który powiedział, że to autorzy się zbuntowali przeciwko recytowaniu na końcu wiersza do przyjaciół Moskali. I tu istnieją dwie wersje, bo jeden ze znajomych mi opowiadał, że jednak było to wyrecytowane i że zrobił to sam Dejmek, no, który czy ratując sytuację, czy chce się podbijać władzą, wylazł przed aktorów, którzy już chcieli się kłaniać i kończyć, to jeszcze równo właśnie wielkości naszych przyjaciół Moskali. Co chcę przez to powiedzieć? Po pierwsze, że przekazy bywały fałszowane już na samym dole. I bezpieka sama siebie nie oszukiwała. Bezpieka po prostu zbierała donosy. I oficer prowadzący, który miał kilku, a zapewniam, że miałem kilku przyjaciół, kilka przyjaciółek, on to zbierał i on to uogólniał. I tylko się opierał na tym, co on ich otrzymał, bo po to był on gdzieś tam za biurkiem, a w terenie to już oni pracowali. I to jest tak troszeczkę no, jak z rosyjską czy tam radziecką historią. No, gdzieś tam na dole fałszowano sprawozdania, a potem na górze sobie wychodziły tam setki hektarów, tam zboża jeszcze czego. I tak zobaczyć z powszechnym kłamstwem można i takie jest powszechnym przekonaniem, dochodząc do prawdy, do prawdziwych dokumentów, do głosu świadków, no tyle tylko, że no, oni też kłamią. I tutaj się to nawarstwia. I moim zdaniem cały czas brakuje tego, co było w dawnej Rzeczypospolitej, poczucie honoru. Nie kłamiemy, dotrzymujemy słowa, poświęcamy się. Dlatego nie ma, po prostu etos polski się zmienił. Jest, no, to są cały czas na pomysł. Nie było tak, że ci jedni byli głupsi, a drudzy mądrzejsi. Przede wszystkim dlatego, że rosyjska zwyczajka, albo to KPD, KGB i tak dalej, miało wypracowane metody i niejako metody rządziły. Więc wiadomo było, o czym myśmy dopiero się na własnej skórze przekonywali, że na taki zakład pracy musi być tylu donosicieli, tylu Wałęsów czy innych. Na szkołę jeden, cieć w budynku jeden. I były opracowane metody szantażowania ludzi. Niekoniecznie ciebie, że to mnie nie zrobił, twojej rodzinie coś. I to było wypracowane i nawet można było wziąć jakiegoś takiego kołchoźnika typu, nie wiem, Łukaszenki, czy jak tam ci kołchoźnicy się nazywają, i przyuczyć go. I on potem postępował, wykańczając innych. Natomiast w tym, co pan powiedział, jeden wątek chciałbym trochę dopowiedzieć. Mianowicie, Krasiński miał pewną wizję, Słowacki miał pewną, stąd ta polemika psalmy przyszłości, odpowiedź na psalmy przyszłości, no ale w gruncie rzeczy chodziło im obu o tę przyszłość. Natomiast w czasach PRL-u Krasiński był zakazany w całości. No ja nie mówię o tym, że król był Krasiński, no bo powiedzmy tu można było znaleźć dużo argumentów, że nie zrozumiały, że za długi i tak dalej. Ale Krasiński w pewnym sensie, bo chyba większym nawet Mickiewicz, a jeszcze większym Piłsudski, przyczynili się do tego, że ten nasz ruch się w ogóle zorganizował w szkole, nie wiedząc, że idziemy śladami Filomatów, Filaretów, sprawy Piłsudskiego i tak dalej. No to jest jakoś tak zakodowane w naszej kulturze, że to Bismarck powiedział, że
rodzi ze zdolnością do konspirowania. Tak? No i to się sprawdza. Nam w 10 klasie zakazano, dosłownie, dlaczego zakazano? Jak uczeń chce, to nie da sobie niczego zakazać, oni zrobili tajną bibliotekę i od tego to się zaczynało, ale zakazano między innymi części Mickiewicza. Nie mówię o żeromskim proboszczu w Wyszkowie, bo to oczywiste, ale całego Krasińskiego. Więc ta wizja, którą on upowszechniał, okazało się, że ona jest nielegalna. I teraz tak, na mocy czyjej decyzji? Polonistki, która nie była inteligentną, ale była żoną znanego działacza partyjnego i koniecznie chciała być polonistką. Proste. Natomiast mieliśmy rzeczywiście, i tu się zgadzam, znakomitych nauczycieli jeszcze ze Lwowa. Nawet z Uniwersytetu Jana Kazimierza dwie czy trzy osoby przeszły przez naszą szkołę, uczyły nas. Ja też im wiele zawdzięczam, ale oprócz wiedzy myślę, że zawdzięczamy im też charakteru i nie tylko uczyli w tym sensie, że nauczali, ale kształcili osobowości. Jak czytaliśmy o którymś bohaterze, no byliśmy oczywiście zauroczeni trylogią, no to było zresztą do dzisiaj jest dziełem naszego pokolenia, no to myśmy godzinami nad tym dyskutowali potem, czy no, Skrzetuski był czy nie, no był, zostały jego pamiętniki. Ale już Kmicic, postać fikcyjna, tylko na poły, bo to jest przecież schemat nawrócenia świętego Pawła. Gdzieś tam sięga to głębi naszej kultury i dlatego zyskuje takie oddziaływanie, taką wielkość. I tak można by o większości książek, no przede wszystkim szlagierem musiało się stać to proboszcz w Wyszkowie. Ale ja miałem też, pozwolę sobie na prywatny wątek, książkę o Piłsudskim, na której uczyłem się czytać. Dosłownie. Dlatego, że moja mama dostała jako nagrodę za zdanie matury książkę niejakiego Wojszwiły, Józef Piłsudski, Życie, idee, czyny. Po czym się okazało, że Wojszwiło to nie był Wojszwiło, tylko Pobud Malinowski, ale myśmy o tym wszyscy jeszcze nie wiedzieli. Natomiast były obrzędy w domu polegające na tym, że ta książka była pokazywana najlepiej z daleka, dlatego że została wyniesiona z Powstania Warszawskiego przez mamę. I była osmalona z jednej strony, bo już nasz dom na Miodowej płonął. Więc można to było oglądać z daleka. Ale może ja nie po to byłem w bandzie u Gruszki, a potem zostałem szefem wykopawczy Gruszkę i mieliśmy się z bandą Maliny, żeby się nie dokształcić przy okazji. Nie było zamka, nie, wytrychy, no to robiliśmy w zależności od tego, co trzeba było otworzyć od spinacza, prawda, do jakiegoś łomu. I jak tylko mama z domu wychodziła, to ja tam książkę wyciągałem, pokazywałem kolegom. Początkowo nie umieliśmy czytać i tu może zabrzmi to niepoważnie, ale od rzeczy niepoważnych się dochodzi czasem do znacznie poważniejszych. Otóż w tej książce był obrazek, fotografia, no, która nas wszystkich zaskoczyła. Co to jest? Tak dziwnie poubierani ludzie. Gdzie oni idą? Kto to jest? No i tak żeśmy podpytywali, a to tego znajomego, a to tego, co to za litera, a co to za słowo. I do dzisiaj pamiętam, że pierwsze zdanie, którego się nauczyłem czytać,
brzmiało pogrzeb marszałka Piłsudskiego, delegacje państw obcych. Akurat w szkole średniej odebrałem bardzo przyzwoity kurs romantyzmu. Dopiero po drugiej klasie byłem z panią od polskiego w Barono. Zresztą Ola Niemirz siedzi, to ona jest winna mojej znajomości romantyzmu. Natomiast... Ale mnie wiesz od sana. Tak, ale właśnie lubię. Po mojej drugiej klasie bywali... Dzisiaj to jest to Toksochamu, też wyrzucają. Wyrzucili Ole ze szkoły, to był liceum Gottwalda i to był no, czas, taki początek lat 90. Natomiast dla mnie jest... Ja przez kilkanaście lat jestem matematykiem z wykształcenia. Przez kilkanaście lat uczyłem tu po sąsiedzku w szkole strażackiej, w szkole głównej służby pożarniczej, tej, co była szturmowana tuż przed stanem wojennym. Jakież było moje zaskoczenie, jak się okazało, że w tej szkole, to w końcu oficerowie Rzeczpospolitej z tego wychodzą, nie ma żadnego kursu historii, ani kursu polskiej literatury. Ale jest pomnik tego generała, a nie, tak, a to jakby to... Ja miałem pomnik taki nieduży Lenina w ogródku i tam toaleta dla psów była, ale słomiarze ukradli. Natomiast to samo jest, jak się dowiedziałem, w szkołach policyjnych i wojskowych i innych szkołach mundurowych. To są ludzie, którzy nie mają żadnego przygotowania już jako dorośli ludzie, tylko że bazują na tym, co wychodzą, co wynoszą ze szkoły średniej, czyli w gruncie rzeczy na niczym i nie przerabiają tego w żaden sposób jako ludzie dorośli. Wydaje się, że to jest absolutne jakby jądro naszego bezpieczeństwa. To znaczy to jest teraz kwestia historii Polski i kwestia polskiej literatury. Ja właśnie dlatego tak sobie myślę, że tutaj w obecności pana laureata i państw panów z akademickich klubów obywatelskich, myślę, że to jest wprowadzenie tego do szkół mundurowych, wojskowych, policyjnych. Nie, znaczy szczególnie tam, prawda, że to znaczy kim by był Wieniawa, gdyby nie znał polskiej historii. Poza wszystkim. I to jakby, no przepraszam, bo zamiast zadać pytanie, wygłosiłem manifest. Od razu jedną rzecz chcę uzupełnić. Otóż był taki plan, gdy jeszcze był rząd Olszewski, gdy wiceministrem był Romek Szeremietiew, ja byłem jednym z doradców i myśmy robili reformę szkoleń wojskowych. Wprowadzając historię, wprowadzając coś, co dzisiaj się nazywa chyba wychowaniem obywatelskim czy podobnie. I no, niestety no, przyszedł Onyszkiewicz, wyrzucił nas na zbytory. To nie było tak, że ja byłem prześladowany tylko w PRL-u. Na szczęście program patriotyczny wprowadzał profesor Fałkowski, który był wiceministrem od tych spraw specjalnie dla wszystkich szkół mądrowych wojskowych, a teraz jest dyrektorem Muzeum Zamku Królewskiego. To on po prostu wprowadził przez dwa lata bardzo piękny program patriotyczny wojsku w szkołach oficerowych. Ale potem reagowaliście jakoś. Jerzy Maria napisała Romantyz Ewolucja Marxist. Między innymi. Natomiast cała postawa szkoły Pamijania polegała na wyszukiwaniu podobieństw pomiędzy polskim romantyzmem a resztą Europy. Jak tam któryś doktor, nawet profesor takie podobieństwo znalazł, to był szczęśliwy, robili z tej okazji jakieś święta, bo patrzcie, jacy my jesteśmy europejscy. A tego, że mieliśmy zupełnie inną hierarchię wartości, właśnie rycerskich, właśnie niepodległościowych, no, nie powiem, że się wstydzono, ale no, pomijano, no bo jak to powiedzieć z rewolucją z marxizmem.